Panie Nadleśniczy, powstała kolejna platforma widokowa na terenie powiatu dziurzyńskiego, tym razem w Tatarskim Jarze. Tak, ta platforma widokowa powstała w sumie dzięki konsekwencji i uporowi burmistrza Niemczy. To jest specyficzny teren. Tutaj kończy się Nadleśnictwo Świdnica. Dwa lata temu powstała nowa droga i postanowiliśmy, że to jest dobre miejsce i dobry czas, żeby ta platforma w końcu powstała. Pan chętnie korzysta z tych platform widokowych? Widzi pan zainteresowanie lokalnych mieszkańców? Ja jestem zdziwiony, że jest aż tak duże. Ze względu na to, że ludzie lubią mieć miejsce docelowe. Nie lubią tak chodzić nawet po lasach czy po górach bez jakiegoś celu. Jeżeli mają cel, że gdzieś na końcu drogi czy gdzieś przy drodze stoi jakiś punkt, z którego mogą podziwiać piękną panoramę, chętnie z tego wtedy korzystają. Jaki był wkład Nadleśnictwa w budowę tej platformy? No w zasadzie 100%. Całość platformy, jak również tego punktu przy Tatarskim Jarze dla parkingu dla samochodów, to jest zrobione z kosztów i z działalności Nadleśnictwa Świdnica. Ile to kosztowało? Kosztowało to 13 tysięcy. Planuje pan kolejne platformy widokowe? Wszystko zależy od tego, jakie będzie zainteresowanie partnerów społecznych, bo często te platformy widokowe powstają na skutek czy to rozmów z samorządowcami, czy rozmów ze stowarzyszeniami. W tej chwili planujemy jeszcze jedną platformę widokową na Wronie, to jest w okolicach Bielawy. Powstał piękny punkt widokowy w okolicach Tatarskiego Jaru, pokazujący krajobraz na Niemczę. Pan się cieszy z tego punktu? Oczywiście, że się cieszę. Tutaj bardzo długo namawiałem Nadleśnictwa Świdnicy, żeby taki punkt tutaj powstał. Miejsce, jak Państwo widzicie, jest przepiękne. Stało się dużo atrakcyjniejsze turystycznie. Przyjeżdżają tu ludzie po to, żeby tu pojeździć na rowerach, bo to są piękne drogi leśne, rowerowe. Piękną panoramę Niemczy pooglądać i nawet sobie tylko po prostu pospacerować. Gmina Niemcza jest atrakcyjna turystycznie. Bardzo, jak widać, będzie coraz bardziej atrakcyjna. Jest to jeden z pierwszych elementów, który podnosi tą atrakcyjność. Tutaj popatrzymy tak na wprost, jest Ostra Góra tak zwana, Spitzberg kiedyś, gdzie też jest wieża widokowa, gdzie trwają nasze prace na tym, żeby przejąć ten teren i tą wieżę wyremontować. Robimy to razem z Nadleśnictwem Henryków, czyli sąsiednim do Nadleśnictwa Świdnica. Będziecie pozyskiwać kolejne środki, by takie punkty powstawały? Oczywiście, że tak. To jest jeden z elementów rozwoju turystycznego naszej gminy. Chcemy w tym kierunku iść dalej. Jak Państwo wiecie, mamy kilka fajnych hoteli, mamy arboretum, mamy rynek niemczański, który z roku na rok jest bardziej atrakcyjny. Ma przyciągać ludzi i przyciąga ludzi. Pozostałe miejscowości, pozostałe pałace, tereny leśne również, drogi leśne, drogi rowerowe. To wszystko po to, żeby ludzie tu przyjeżdżali, dobrze się czuli i żeby ta oferta była pełna.